serdecznie. Bardzo dziękuję Bożyce za takie miłe przywitanie mnie i wprowadzenie, że tak powiem, na salony. No i postaram się, ja lubię mówić, kocham mówić i właśnie bycie tutaj jest dla mnie takim swoistym wyzwaniem, żeby zamknąć swoje myśli w tym ważnym dla nas czasie. Czasie właśnie płynie, więc za co kocham ludzi? Za to, że oni się pojawiają właśnie w różnych momentach swojego życia, w moim życiu. Za to, że właśnie oni nauczyli mnie żyć z pasją. Życie z pasją polega na tym, że właśnie się chce zawsze, wtedy nawet kiedy gdzieś tam mam swoje jakieś sprawy rozdarte, tak? Bycie z ludźmi pozwala mi też na to, że ja nie patrzę na rzeczy, które są albo dobre, albo złe. Ja po prostu patrzę na człowieka, który ma piękne, wspaniałe narzędzie, które pozwala mu świetnie się zachowywać, które pozwala mi również świetnie z tym człowiekiem przebywać, tak? Czyli to są rzeczy, które tworzą naszą niepowtarzalność, naszą indywidualność. Ja uwielbiam być z ludźmi, dlatego że oni pokazują mi, że zawsze, zawsze jest coś nowego, coś innego, coś, co może tworzyć tylko ich i co w innym wydaniu nie będzie takie piękne, nie będzie takie wspaniałe i takie głębokie. Każdy człowiek, słuchajcie, ma swoje klejnoty, ma swoje wspaniałe cechy. Te cechy są nazywane albo wadami, albo zaletami. Moim zdaniem zalety są zawsze wspaniałe, natomiast wady są to cechy doprowadzone do skrajności. Wada też może być zaletą, jeżeli odpowiednio nią pokierujemy. Jeżeli wtedy w tym momencie człowiek zacznie nad sobą pracować, jeżeli w swoim rozwoju zacznie szukać siebie sobie samym, jeżeli się będzie rozglądał i szukał inspiracji, jeżeli będzie chciał pogłębiać siebie, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy nie patrzyli tylko powierzchownie, ale gdzieś głęboko, żebyśmy znaleźli w sobie to dziecko. Bo każdy z nas ma dziecko w sobie, tylko żeśmy o tym zapomnieli, bo świat pędzi szybko, bo musimy właśnie zatroszczyć się o masę różnych rzeczy i zapominamy o tej małej dziewczynce, o tym małym chłopczyku. Z kolei, jeżeli będziemy o tym pamiętać, jeżeli nauczymy się szukać tych pięknych marzeń, właśnie tych chłopców i dziewczynek, poznamy wspaniałą kobietę, poznamy wspaniałego mężczyznę, którym jesteśmy po prostu, bo tylko dzieci potrafią szukać, tylko właściwie znajdywanie jest przeznaczone dla dzieci, bo one to robią z pasją, one nie patrzą na jakieś ograniczenia, one nie zastanawiają się, czy coś warto robić, czy nie warto, czy stwarza takie zagrożenie, one po prostu to robią. Dlatego dzieci mają w sobie coś takiego niebywałego i my jako dorośli też. Jeżeli znajdziemy coś w sobie, co nas pasjonuje, coś w sobie, co nas prowadzi, jesteśmy w stanie zobaczyć więcej dookoła. Nie zwracamy uwagi na inne rzeczy, tylko patrzymy na siebie, bo tylko w nas tkwi to piękno, tylko w nas jest coś takiego, co pozwala nam iść do przodu, nie śpiesząc się, bo człowiek jest taką rozpędzoną maszyną, która chce szybciej, szybciej gonić, dogonić, przegonić. I często w tym gonieniu zapominamy o tym, co jest prawdziwą wartością w naszym życiu, co tak naprawdę wydarza się w naszym życiu, a nie czego jesteśmy po prostu przypadkowymi świadkami, bo coś dogoniliśmy. Takie gonienie powoduje też to, że niszczą się w nas pewne wartości. Niszczymy sami to, co się dzieje wokół nas. Na szczęście zawsze gdzieś tam jest jakiś taki punkt graniczny, który pokazuje nam, że stop, może warto się zatrzymać, bo coś trzeba odpuścić, żeby nie niszczyć siebie. Żeby zobaczyć, co jest we mnie takiego ważnego, co jest we mnie takiego pięknego, żeby zatrzymać się i się uśmiechnąć. Bo uśmiech, słuchajcie, to jest coś, co ładuje akumulatory. Nie ma niczego innego, to nie witaminy, to nie jakieś super jedzenie, to nie... Uśmiech tak naprawdę pozwala ludziom właśnie lepiej przyswajać jedzenie, lepiej zachowywać się w różnych sytuacjach, lepiej się odnajdować. Uśmiech moim zdaniem jest takim bogactwem przez nas niedocenianym, ale to bogactwo polega na tym, że właśnie to jest coś, czym się dzielimy i to się pomnaża. To jest właśnie fenomen, na który nie zwracamy uwagi. Człowiek uśmiechnięty, który potrafi uśmiechać się nie tylko do innych, ale przede wszystkim do siebie, potrafi jasno iść do celu, potrafi znaleźć sobie to odpowiednie nastawienie, które pozwala mu patrzeć w odpowiednią stronę swojego życia. Nastawienie, słuchajcie, to jest coś, o co trzeba dbać, jako wszystko. Jeżeli nie będziemy o siebie dbać, to nasze nastawienie nas opuści, albo zostanie takie, że tak powiem, byle jakie.
Chodzi o to, żebyśmy z tym naszym nastawieniem szli do przodu, żebyśmy zauważali to, co jest najważniejsze, żebyśmy po prostu zwracali uwagę i pokazywali sobą, swoją postawą, to, że warto iść do przodu, że warto doszukiwać się tego piękna w całej wielkości, że nie warto oddawać się złudzeniom, bo pewnie, bo słuchajcie, no, najprościej jest przyjąć, że podzielam czyjś światopogląd, ale on nie jest mój. Ja się łudzę czymś, że to jest, może być moje. I wtedy takie złudzenia odbierają nam blask naszego życia, odbierają też blask po prostu w ogóle życia, bo czyjeś przekonania nigdy nie będą naszymi przekonaniami. Ważne jest, żebyśmy znaleźli to coś w sobie i żebyśmy zrozumieli, że nikt nie jest w stanie nas nauczyć. Najlepszy mówca, najlepszy mentor, najlepszy przykład nie jest w stanie nas nauczyć, ona może tylko zainspirować. To my sami musimy się nauczyć, my sami musimy chcieć się tego nauczyć, żeby właśnie, żeby życie miało ten głębszy sens, żeby życie było dla nas piękne i żebyśmy do tego, do każdego człowieka, przede wszystkim do siebie, podeszli z sercem. Bo jeżeli będziemy robić to bez tak zwanego serca, to nam po prostu nie wyjdzie. Będzie to powierzchowne, będzie to byle jakie, szybko się tym znudzimy i stwierdzimy, że to nie działa, o co tu chodzi, tak? A ważne jest, żeby jednak w życiu robić to, co kochamy, czyli najpierw trzeba pokochać siebie, żeby zrobić to coś, co nam daje, właśnie, co nam ładuje akumulatory, czyli ten mój uśmiech i każdego z Was uśmiech, bo to sprawia to, że tak naprawdę człowiek przestaje pracować. Człowiek wykonuje coś, co uwielbia, co kocha, idzie do pracy, ale on tam po prostu się rewelacyjnie czuje. I ja mam tą przyjemność właśnie nie pracować. Ja wykonuję zawód, który jest dla mnie, no, jakimś uwieńczeniem wspaniałej przygody. Ja mam zaszczyt uczestniczyć w przygodach ludzi, ich wnętrza. I to jest dla mnie piękne i za to właśnie dziękuję wszystkim ludziom. I się udało. Slajdy są nagrane po 20 sekund. Jedno zbędne słowo.